Jakżeście trafili do Białej Podlaskiej? To drugi turniej, który organizujemy w Białej. Pierwszy był w październiku, również tenisa stołowego. Fajne miasto, przyjaźni ludzie, gościnni. No i żal było nie skorzystać i drugi raz nie przeprowadzić tutaj turnieju. Świetna organizacja, o tym mówią uczestnicy. Miło nam słyszeć. Staramy się, aby każdy detal był na najwyższym możliwym poziomie, aby ci uczestnicy właśnie poczuli się też wyjątkowo, nie na szkolnym turnieju, tylko na fajnym sportowym wydarzeniu. Jak wygląda organizacja? Kto może wziąć udział w turnieju? Kto przyjechał? Kto się zgłosił? I jak wygląda harmonogram? Udział w turnieju może wziąć każdy, zarówno amator, jak i zawodowiec. Wystarczyło zgłosić się wcześniej lub w dniu turnieju. Na ten turniej przyjechały osoby z województwa mazowieckiego, podlaskiego, no i oczywiście województwa lubelskiego. Kategorie, które przewidzieliśmy, to jest do lat 12, 13, 16, 17 lat i starsi. Z podziałem oczywiście na kobiety, mężczyzn. Czekają puchary. Czekają puchary. Wszystko co najlepsze. Będą też nagrody, oczywiście dyplomy dla uczestników. Główne nagrody są firmy T-Bar. Czyli... Co ma wspólnego rakietka i niepodległość? Sport. Sport, który ma na celu kultywowanie pewnych tradycji sportowych. Jak wiemy, sportowcy często, zwłaszcza 10 lat temu, to byli przede wszystkim żołnierze. W związku z tym chcemy troszeczkę poprzez ten sport tą niepodległość, ten patriotyzm podkreślać. I stąd taki pomysł na to, aby właśnie poprzez tenis stołowy tą 103. rocznicę uczcić. Turniej z rakietką ku niepodległości do Białej Podlaskiej. Bardzo fajny turniej. No dość popularny mi się wydaje. No i fajnie zorganizowany. Przyjechałem na turniej z rakietką ku niepodległości. Jest to cykl turniej. Prawdopodobnie ostatni już turniej z 12, jakie były organizowane. No i brałem udział w 3 turniejach. Jest to bardzo super organizacja i bardzo popularny turniej. W Lubartowie, skoro z Lubartowa jesteście, ten tenis, ta rakietka jest popularna? Jest popularna. Są 2 kluby w Lubartowie. Mimo tego, że Lubartów to małe miasto, to od niedawna jest drugi klub, no, który gdzieś tam z nami rywalizuje o zawodników, o wygrane. Ale fajnie, bo zrobiła się taka rywalizacja. 3. raz w tym turnieju, a Julia? Pierwszy. Jak oceniasz organizację? No bardzo fajne. Ja byłam zapisana na wcześniejszy turniej, tylko że nie mogłam dotrzeć na niego. Ale z tego co mówią dziewczyny, z tego co mówi Konrad, to naprawdę fajnie, fajnie zorganizowany. No i fajnie, że są takie pakiety startowe, to no, zawsze mamy coś do jedzenia, coś do picia. To ważne jest dla sportu. Pamiątka, pamiątka zawsze zostaje. Właśnie, no. Jak się kanapkę zostawi na później, jest pamiątka. Dokładnie. No w sumie tak. Słuchajcie, niepodległość i rakietka mają dużo ze sobą wspólnego? Ja uważam, że bardzo, bo jest to bardzo waleczny sport i no myślę, że możemy rywalizować i pokazać swoje siły tak naprawdę. Polski sport żyje. Polski sport, tak, dokładnie. Polska rakietka też. Tak. Jasne, a przede wszystkim czerwone, to narodowe barwy.